Do naszej archidiecezji przyjeżdża 5 tysięcy pielgrzymów z różnych stron świata. Do parafii świętego brata Alberta na Przymorzu przyjedzie 200 pielgrzymów. Troje z nich będzie gościła rodzina państwa Skwierawskich. Dosłownie za pół godziny przyjadą oni i zastukają do drzwi ich mieszkania. Dlatego zobaczymy, jak trwają ich przygotowania do ich przyjęcia. Na pewno jest gorąco. A w mieszkaniu dobiegają końca ostatnie przygotowania na przyjęcie gości. Państwo Skwierawscy dopięli wszystko już na ostatni guzik. Z sąsiadką stwierdziliśmy, że moglibyśmy we czwartek zrobić wspólną obiadokolację. Jeszcze tylko nie wiemy, czy tutaj u nas, czy u sąsiadki u góry, ponieważ no, chcielibyśmy razem wspólnie się poznać. Ona będzie miała z kolei pielgrzymów z Martyniki, żeby to był taki wspólnie spędzony czas i żeby oni też doświadczyli naszej polskiej gościnności, takiego zwyczaju, że właśnie w taki sposób się lubimy spotykać. Pani Emilia sama wjeżdżała na Światowe Dni Młodzieży, więc nie mogła nie przyjąć pielgrzymów u siebie w domu. Sama pielgrzymowałam przez wiele lat do Częstochowy i po prostu doświadczyłam wspaniałej gościnności innych ludzi i także chcę okazać taką gościnność. Wiemy też, że są to grupy zorganizowane, które się od dawna spotykają tam, powiedzmy, we Włoszech, tam gdzie mieszkają, więc myślę, że możemy się czuć w miarę bezpiecznie. Nie są to ludzie, powiedzmy, zebrani tak jakby przed chwilą w jedną grupę. Na plebanii parafii świętego brata Alberta już wszystko jest gotowe i czeka na Włochów. Jesteśmy na plebanii w parafii świętego brata Alberta. Jest ze mną Marta, która jest koordynatorką do spraw organizacyjnych Światowych Dni Młodzieży. Dosłownie za kilka chwil przyjedzie tutaj grupa pielgrzymów z Włoch. Na czym polegają te ostatnie już przygotowania? W tym momencie przygotowujemy się już bardziej na jutro. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie Włochów, którzy będą tu dosłownie za pół godziny. A w tym momencie kleimy wszyscy mapki dla Francji i dla pielgrzymów z Martyniki, którzy przybędą do nas jutro około 15-16. Mamy ręce pełne roboty, aczkolwiek dajemy radę. W przygotowaniach w parafii świętego brata Alberta bierze również udział Dawid. Dawid, powiedz, na czym polegają twoje obowiązki tutaj? Może bardziej nie obowiązki, ale przyjemność, bo ja też bardzo się cieszę, że mogę też dołożyć jakby tą cegiełkę małą. No i powiem szczerze, że moja rola w tym jest taka, żeby po prostu zabawiać tych pielgrzymów, którzy przyjadą, którzy nas tutaj odwiedzą i żeby po prostu organizować dla nich zabawę, żeby poczuli się jak u siebie, żeby zobaczyli, co to jest Polska, jacy my jesteśmy naprawdę, nasze wszystkie zalety, tak. Punktualnie o 20 przyjechał autokar z pielgrzymami. Czekał na nich specjalny rysunek Loga Światowych Dni Młodzieży, który poprzedniego popołudnia przygotowała młodzież. How about trip to Poland? It's very long. Yeah, it's too much time. We became in Poland from 2 years, 2 days ago. Yeah, for Monday. Monday morning and Monday evening we were in Austria. We spent the night in Austria. Today morning we left the Austria after the mass for here because the trip was enough long because it was 24 about 24 hours because yesterday we used about 12 hours and also today about 10 11 hours. And it was much long, but we had in the heart the joy to arrive here. And even though we had some difficulties of the trip, we went on to arrive. Na placu kościelnym okazało się, że państwo Skwierawscy będą gościć u siebie księdza oraz dwóch kleryków z Włoch. What are your expectation for this day in Gdańsk? The first one is to have new relationship, to have new experiences, and to share what we have.
not giving other things neither than what we have. Only small little things that we have to share our faith, our joy, our their life. We would like to share it with other youth from Poland and from other countries. Those youth who come in this youth day would like that a small thing from us, small that could be shared with them.